Cześć wszystkim, z tej strony Robert, AgroEcoPower. Cześć. Spotkaliśmy się z Jackiem z filmów rolniczych. Właśnie podążamy za naszym technikiem, Irkiem. Jedziemy do miejscowości Przynotecko, gdzie będziemy dokonywać pomiaru kontrolnego dla jednego z naszych klientów, któremu już kilka lat wcześniej wykonywaliśmy usługę modyfikacji oprogramowania na John Deere 6630, a na chwilę obecną zakupił kolejną maszynę. Jest to następny John Deere. Po zakupie zechciał skontrolować, czy wszystko z maszyną jest w porządku, także jedziemy podejrzeć pracę naszego kolegi technika Irka. Pojawiliśmy się na gospodarstwie Przynotecku. Nasz technik, kolega Irek, właśnie przystępuje do podłączania maszyny, do weryfikacji pomiaru. Będziemy mierzyć oto tego tutaj stojącego John Deere 7530 Premium. Zobaczymy, jak to wypada w podstawie, na co sobie życzył nasz klient. Tak więc podstawa tego ciągnika powinna wynosić 185 koni. W rzeczywistości wyszło nam 212, także okazało się, że przyprowadzona maszyna z Anglii jest już zmodyfikowana. Niestety nic tutaj więcej nie zrobimy, ale została wykonana kontrola, program jest zrobiony prawidłowo, tak więc nic innego jak tylko życzyć użytkownikowi dobrego użytkowania tej maszyny w związku z tą mocą. Tutaj w tym John Deere przyprowadzonym bezpośrednio z rynku angielskiego wyszło nam 212 koni. Większość maszyn przeprowadzonych na nasz rynek jest już zmodyfikowana, dokładnie bywa to, że nawet blisko 90%, a wynika to z tego, że świadomość gospodarzy na rynku zachodnim jest jeszcze bardziej rozpowszechniona, jeżeli chodzi o użytkowanie tych modyfikacji i świadomość wykorzystania pełnego potencjału tych maszyn rolniczych na waszych gospodarstwach. Tak dla waszej informacji, jakbyście byli ciekawi w waszym ciągniku, ile koni dojdzie po modyfikacji, śmiało zapraszamy na www.agroekopower.pl. Wybieracie tam swoją markę, maszynę, model, rocznik i możecie zerknąć, ile dojdzie po każdej z modyfikacji. Także tutaj byliście świadkiem pomiaru kontrolnego. Tak jak już was wcześniej wspominałem, maszyna została sprowadzona z rynku angielskiego, uprzednio już zmodyfikowana tam. Ale pamiętajcie, że AgroEcoPower to nie tylko usługi zwiększania mocy, ale także weryfikacji maszyny przed sprzedażą, bądź też po tej sprzedaży, które można bezpiecznie zweryfikować maszynę pod kątem technicznym, jak i mocowym.